Proszę o zabranie głosu pana Jana Dydę, dyrektora publicznego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem. Serdecznie witam wszystkich, którzy zechcieli dzisiaj wziąć udział w naszych uroczystościach szkolnych. Cieszymy się, że są dzisiaj z nami pani Anna Paluch, naszego regionu, czcigodny ksiądz proboszcz Stanisław Kubidaj. Akurat dzisiaj składa się ten dzień tak, że splata dwa wydarzenia. Pierwsze to urodziny naszego papieża, 87 urodziny, a drugie to jubileusz, mały jubileusz, pięciolecia nadania imienia naszemu gimnazjum. Zapraszam laureatów etapu szkolnego konkursu piosenki oazowej. Iść, ciągle iść, w stronę słońca. Ja tylko chcę przypomnieć, że pani Anna Paluch była przewodniczącą komisji, która oceniała występy. Widzę ufundowane tutaj również przez panią piękne dyplomy. Cofnie się w żyłach pod jego słowy krew naszych grzył. W sercach się zacznie światłości Bożej strumienny ruch. Ty, który nas prowadzisz aż po życia kres, Ty, który nam wskazujesz, co dobre, co złe, aby słowa Ojca Świętego skierowane do młodzieży mogły się tu, w naszej szkole, realizować. Nauczycielom, którzy przygotowywali dzisiejszą akademię, serdecznie jakiej państwa boskiej, pani Ewie Zakwieni, my księdzu Gnoszkiemu. A teraz proszę o zabranie głosu panią poseł. Społeczności szkolne, wszyscy laureaci. To jest wielka radość przeżywać z wami ten dzień, dzień waszego patrona, bo po raz kolejny uświadamiamy sobie, z jak wielką postacią mieliśmy szansę żyć na tym świecie. To jest zawsze wielka radość móc z wami się spotkać, słuchać, jak pięknie śpiewacie, jak opanowaliście słowo, słuchać, jak cudowne programy potraficie przygotować dzięki wszystkim naszym opiekunom i tu mi się, że tak powiem, łezki cisną do serca, jak sobie swoje szkolne lata przypominam, przynajmniej z panią Ewą. Także życzę sukcesów, życzę wiele satysfakcji, bo zawsze obcowanie ze sztuką, z muzyką, ze słowem pięknym daje wiele radości. A zatem wszystkiego dobrego. Jeszcze dziś ufność Panu złóż.
ciszę.